Hej, cześć i czołem, witam was w drugim odcinku z League of Legends, w którym gramy w League of Legends. Wiem, to jest jak zwykle niespodziewane strasznie, ale no jednak trzeba jednak. Gdyż jest koronawirus i pamiętajcie, zostańcie sobie w domku, może wspólnymi siłami uda nam się zakończyć super. Wspólnymi siłami na pewno uda nam się zakończyć tą świetną, nie świetną epidemię, straszną epidemię, złą. Niech się nie powtórzy. No więc dzisiaj gramy sobie Soną, czyli gramy supportem, czyli musimy bronić tej tutaj oto pani. My ogólnie jesteśmy niemi, co jest oczywiście dość pomocne, ale ten głos, co teraz słyszycie, to są jej myśli. W historii jest, że ona jest no upośledzona po prostu i nie umie mówić czy coś tam. Ale pink mi skoczył nagle magicznie niczym. Tak, gdzie jest mój ADC? A, ogólnie gramy na jakiegoś OP Kaisa, która ma 400 punktów na postaci. Ja mam 14 tysięcy na Sonie tylko, co może być trochę problematyczne. Ale pamiętajmy, że to tylko normal, więc nie ma czym się stresować. Nie powinienem uderzać minionków, też jestem dobrym supportem i nie będę przeszkadzał minionków mojemu ADC. Ogólnie poprzednią grę muszę wam opowiedzieć, że grałem na... Znaczy grałem Jinx razem z Lux. Lux była moim supportem. I boże, ta Lux używała skilli na minionkach i mi je kradła. I miałem na samym koniec gry 70 farmy, bo jak ona umierała, to dopiero mogłem sobie farmić. Wiem, że tak nie powinno być, ale no, tak było. A może opiszę swojego super czempiona. Pod Q mamy, wystrzeliujemy dwie takie cusie w takim zasięgu, które zadają, naprowadzają obrażenia i zadają zwykle dość dużo. Pod W leczymy i dajemy tarczę. Tarczę dajemy w obrębie tego czegoś, co tak dookoła nas się tak koloruje. A leczymy w takim zasięgu jednego najbardziej zranionego sojusznika. A E to po prostu przeszybsza wszystkich w tym polu. No mnie na dłużej niż reszta. Ale to tam. Niestety się leczą jakoś tak strasznie i to mi się nie podoba, bo zwykle byłem królem obijania przeciwników jako super support. Masz. I masz jeszcze... Ucieczka, 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 cyk. Fleszyk. No i w ten sposób właśnie nie umarłem. Jeden dobry fleszek, który latuje świat. Cały świat. Nie stoi tam? Nie, nie stoi. No to możemy już wrócić do swoich normalnych czynności, takich jak obijanie Alistara. Jako Sona ogólnie budujemy się full mana regeneracja, gdyż no potrzebujemy many dużo. Nasze W zabiera nam 110 many, nasze Q 75 i to na pierwszym poziomie. Każdy poziom zwiększa koszt wszystkiego o 5. Więc wiecie, no zrobili smoka. Oceaniczne, czyli będą mieli manę i zdrowie. Ogólnie polecam maksować W, żeby no, ratować waszych sojuszników jednak. Zacząć z Q, ale maksować W ogólnie. To jest moja rada. Szczerze, nie mam pojęcia co to było, bo ani mnie nie podbił, żeby cokolwiek się stało. No, przepraszam, znowu uderzałem minionka, tak nie powinno być. Wiem, że mnie nie słyszysz. Masz, ale ci to będę mówił. Jako moje usprawiedliwienie, że przepraszam, to moja skrucha. Na pewno widzisz ten film, na pewno.
Mamy też nasza pasywka działa w ten sposób, że co trzeci każdy hymn, który tam za, czy piosenkę, czy akord, nie mam pojęcia, nigdy nie uczyłem się na niczym. Znaczy kiedyś się na pianinie uczyłem grać, ale wyszło to tak, że dzisiaj niczego nie umiem zagrać. Zależy od tego, jaka ta trzecia muzyka będzie, taki mamy wzmocniony atak. No i oczywiście, jeżeli czwartą muzykę zagramy, no to zmienia nam się ten buff do naszego autoataku. Jeżeli ostatnią muzyką zagraną po trzecim będzie ta niebieska, to wtedy mamy wzmocniony po prostu, dużo AP zadajemy obrażeń. Jeżeli W, będzie to jeszcze więcej obrażeń i jeszcze... I do tego jeszcze znaczy więcej obrażeń i mamy też zmniejszenie obrażeń od przeciwnika. A jeżeli E był ostatnią piosenką zagraną, to to nie wyszło najlepiej i nie wiem czemu ja tego Ignite'a puściłem, szczerze mówiąc. Dobra. I jeżeli E będzie ostatnią, to wtedy po prostu slowa dajemy przeciwnikowi. Jest to zawsze dość przydatne. Więc wracamy do bazy, bo nie mamy many, się już wypukaliśmy ze wszystkiego, co jeszcze. Czyli to nam zwiększa manę. Regeneracja. Nasz itemek. Ale my na pewno chcemy to. I ogólnie powinniśmy raszować Ardenta. No żeby ogólnie pomóc. No chodź. Dobra, zostawiam cię, gościu. Nie będę cię przeszypszał. Jeżeli bardzo wam brakuje many, to możecie jeszcze po drodze, podczas kupowania waszych itemków, kupić łezkę, która po prostu z każdym użyciem waszego skilla zwiększa maksymalną waszą manę o 4. Chociaż szczerze mówiąc, ta transformacja jak dla mnie jest już bez... No nie ma sensu po prostu robić tej transformacji ostatecznie. Okej, trochę pomogliśmy przepuszować. I teraz miejmy nadzieję, że nasz ADC sobie poradzi. Ile ona ma już? 110 ADA, my mamy 61. No jest nawet ok, chociaż tam Cassiopeia sobie coś robi. I powinniśmy tam podlecieć i jakoś pomóc. Lecisz? No nie, mój ADC. Lecisz, coś rób, bo ja mogę troszkę tylko zadawać obrażeń. Raczej no nie za dużo. O nie. O nie. O nie. O nie. No ogólnie dwa supporty przeżyły. Dobrze, że sfleszowałeś i dobrze, że sobie właśnie postawiłem nowego barda. Dobra, mamy trochę złota. Czy mógłbym coś kupić, jakbym chciał? No, teoretycznie mógłbym Wispa sobie zrobić, żeby szybciej się ruszać i trochę ability power dostać. O nie, ona się ruszyła. To nie najlepiej, bo tak to może bym jeszcze, jakbym z tego ulta trafił obu. A, nie powiedziałem, co robi ult. Ult to jest crescendo i jeżeli tym trafimy kogokolwiek, to przeciwnik zaczyna na 1,5 sekundy tańczyć i nic nie może zrobić. O Boże, to... A, to coś jest. Nie lubię już tego. Jak to jest? Nunu? To jest Nunu? Nunu. A i Wilpur, ale Wilpur to chyba... Nie wiem w sumie, które z tego czegoś. To nie można nazwać ludźmi, żadne. Które to jest Nunu, które to Wilpur, więc... No, ogólnie przegrywamy tę grę. Dość sromotnie. To jest oczywiście, no, nie najlepsze.
Zostawić mnie, proszę. Błagam, błagam, szybkość. Okej, okay, dobrze. Wstajesz. Ja mam poteczkę już odpaloną, więc cyk, cyk, cyk. Tu jakieś obrażenia mogę bić. Zabijcie to, dobrze. Bardzo dobrze, dostaliśmy dwie asysty, które na pewno nam pomogą, więc wracamy się do bazy i lecimy po Ardenta, który zwiększa nam ability, cooldown zmniejsza, manę, regenerację zwiększa o dużo. No i ogólnie jest już super. Teraz robimy to tutaj, to coś. Ciebie mogę uleczyć, żeby było szybciej. Żebyś mógł szybciej iść i idziemy. Dobra, nie musiałem nawet tego robić. No dobra. I to, co najważniejsze, zwiększa o 10% shield i heal. Zwiększa movement speed, a co najważniejsze, wszystkie heal i tarcze, które dajemy, są od 30 do... a nie, to... Cześć, co? Attack speed to powinno zwiększać. Z tego co pamiętałem. Nie mam W. No i dlaczego oni wszyscy tu przychodzą? I dlaczego nikt nie SS-uje? No idą na smoka, no bo oczywiście, że idą na smoka. Co jest? Czemu to jest takie tankowate gówno? Ale przegramy tą grę. Po prostu ja już to czuję w kościach, jaka ta gra jest przegrana po prostu. Ta Kajsa jednak 400 tysięcy punktów jednak coś zmienia. No nie no, musi żeby wieże na mnie rozwalili i wtedy będzie już ok. Okej, nie rozwalona wieża jest już nawet, okej. Smoka zrobili. Nie, 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 idź tam, nie idź tam. Proszę cię. Ja chcę coś pokazać, widzą, że ale jestem dobry. Na razie nie wychodzi. Okej, okay, udało nam się rozwalić ich warda. Ty dostaniesz tarczę, żeby było dobrze. Naprawdę, to Q tam... No widzę was w tym krzaku, mam tam warda, mordeczki. Co jest? Nie, proszę, ja chcę żyć. Okej, cyk, jakieś obrażenia. No nie, no jakby to przecież doleciało, to bym ją zabił. A. Jest źle po prostu. No, jak ja ci mam pomóc, Fiddlestick? Wytłumacz mi to. Okej, okay. Cassiopeia sobie uciekła. No ale to okej. Okay. No, to uśmieszny wart Fiddlesticka. O Boże, uciekajmy stąd po... O, czekaj, tam coś się jednak udaje. O nie, jednak nie. O Boże.
Daj mi buty, żebym chociaż mógł od nich uciekać. Najgorsze w tym ulcie jest to, że on po chwili dopiero tam dolatuje, coś robi. Dobra, więc chodźmy na tego mida, chociaż nie, tego to już od niego obronimy. Okej, mamy dwóch chociaż na maksa. Już odpalone, ja szczerze o, no właśnie miałem mówić, że myślę, że właśnie tracimy Heralda. W ogóle Kylie jeszcze ani razu nie widziałem w tej grze. Easy. Bojowa Sona. Oczywiście, że Sona to jest najlepszy champion do bycia APC. Jesteśmy szybcy. Nic nie możemy zrobić przeciwko czemuś, co mnie w pół sekundy zmiecia. O, i cyk, chyba nie żyję. Dobra, jednak przeżyłem. Tym razem się udało. Dobra, czy z tymi pieniążkami, którymi mam, mogę coś sobie kupić fajnego? Teoretycznie coś mogę, ale tu właśnie tracimy ADC. Takiej nawet opcji. Mnie tu nigdy nie było. Chodź, dostajesz heal'a i uciekajmy stąd. Nie rób tego. Rozumiesz, co znaczy nie rób tego? Ja mogę to skraść. Jednak nie. Chodź. Sio. Uciekamy. Mogę cię jeszcze raz uleczyć, ale... Nie wiem, stoją tu? No oczywiście, że stoją tu. Zostaw mnie! Jednak mnie zostawili. A tak ładnie prosiłem. No dobra. No i zrobili triple. Czyżby support miał drugie najlepsze staty w teamie? Nasz ADC nie żyje właśnie. Nie, jednak przeżył. Jednak nie. To było dość dziwne, to co zrobiła w ogóle. Nie, no ale my umrzemy. Nie rób tego. Jak już to możemy go... No nie. Zostaw mnie. Umieraj. Zabiję cię. Tak, prosta. Ej, dobra, ale jak tak tu akurat poszło dość dobrze. O, sekunda. Jeszcze go zwolnię. Okej, okay, no. Okej, okay, udało ci się. No dobra, uciekło. Nie mamy żadnego smoka, trzy smoki przepuszczone. To drugi tower, który przepuszowaliśmy. Dobra, wracam po pełen item, wreszcie to będę coś... Może będę wreszcie coś robił.
Teraz o to. To w ogóle da nam już taką regenerację many, że no, nikt nam nic nie zrobi. Znaczy, że no, nigdy nie będzie nam brakowało many. Mam już 12 regeneracji na sekundę, że to naprawdę trudno, żeby ktoś nam. Nawet jakbym użył wszystkich skilli, to po chwili mam je znowu. Dobra, tu lecimy dalej. Idą od południa, trzeba tu postawić nowego warda. I tu postawić warda. I chodźmy. O, idą. Chodź, chodź, spokojnie, uciekamy. Ja cię wyhiluję, będzie dobrze. Nie, chodź, chodźcie. Nie. Mówię nie, no to tego nie róbmy. No dobra, to akurat wyszło nawet. O Boże! No, zrobiliśmy isika. Wow. A, zaraz nas wyhiluje tylko. Potrzebuję, żeby... Szczerze mówiąc, podobało mi się to, co zrobiliśmy. Dobra, jeszcze jeden heal pójdzie. I szybko, szybko, chodźcie. Rozwalamy. Ja jeszcze się wyhiluję jeszcze raz i będzie dobrze. Szczerze, jakbyśmy pusznęli aż do tego inhibitora, to by było coś, szczerze mówiąc. Ramany już nie zużywam, bo jej potrzebuję. Okej. Okay. Idą! Idą! Chodź, ja cię wyhiluję i uciekajmy stąd, proszę. Chodź. Ja cię przeszyprzę i będzie dobrze. O Boże. Chodź. Jesteśmy szybsi, naprawdę. Już nie. Chodź, wyhiluję cię i uciekaj. Uciekaj tam. Nie mam many na RK. Nie mam many na W. Dobra, mam już manę. Lecisz. Na autataczki już lecimy. Dobra, chodźcie tu. Chodź, wyhiluję cię, chodź. A, mogę wam dać radę na przyszłość, jakbyście grali. To W, czyli to zmniejszenie obrażeń, nie działa na smoki ogólnie, więc... Jakbyście mieli w planach to robić, to nie róbcie tego. Szalone 50 obrażeń z tego autoataczku szalonego. Nie! Wszystko popsułeś! Nienawidzę cię! Bij, zabij. Za karę. Dobra, teraz uciekamy. Ja nie mam many, ja nic nie zrobię. Nie mam many, ludzie. I mam przy okazji 2000 golda. Wydaje mi się, że mogą tam umrzeć bez żadnej pomocy. No ale no, pożyjemy, zobaczymy. Masz tu heala. No właśnie. Na drugi ucieka, dobra. Lecę. Mu pomóc, żeby go przeszyprzyć, wyhealać czy coś tam, jakieś inne rzeczy. Niestety dostają... No i dobra, uda mu się chyba. Chodź i uciekamy. Chodźcie. Ciu. Tu dostajesz heala i uciekamy dalej. Dobra. Udało się.
O. O Boże, tarcza chociaż odpalę nam. Już myślałem, że umrzemy, bo jeszcze dość długo wydawało mi się, że kastował. Zabijcie ją! Dobra. Cyk, 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 cyk. No nie, tym razem to cię chyba nie uratuje. Chociaż jakbym mu dodał szybkość. Chodź, 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 jeszcze ci dam szybkość i uciekamy, uciekamy. Dajesz. Uda nam się. Dobra, minionki, minionki, fokusuj minionki. Jednak kończy mi się mana, jednak jest to możliwe. Szczerze mówiąc, okazało się. Jaką miałem? 15 na sekundę. No dobra, no jednak da się to jakoś wytrzymać. Dobra, dostajesz tarczę, bo to. Ej, dobra, jeżeli ten Fiddlestick się tak wbije, to naprawdę to wygrywamy. Dobra, ile? Jeszcze trochę potrzebuję golda. Da, no, wróć, trzeba ich leczyć. Cyk, tu jedno leczonko leci. Chcecie na Shora? No możemy na Shora. Niestety nie za dużo bije, ale mogę wam jakieś tarczy dawać, czy coś tam. Jakieś takie głupoty. Okej, mamy barona. Tak, ja się bakam, szczerze mówiąc. Okej. Ale odgłosy super. Dobra. To jest 200 health aż. A co to mi daje? Po aktywowaniu grants. Movement speed. A to po aktywowaniu co tam. A, stuny wszystkie schodzą wtedy z ludzi. Dobra, tu mi brakuje. Dobra, 200 golda, no podlecimy. Szemoc, myślę, że z moimi statami to mógłbym mieć eskę, bo to naprawdę dobre staty są. Mamy barona, jeszcze jakbyśmy mieli smoka, Elder Dragona, to by było naprawdę. A, już myślałem, że pingują, żeby pomóc. Tak, tak, chodźmy, chodźmy. 600 prawie. Szybkości ruchu mam. A tu cyk macie. O. Co tu się znalazło? Yeah, 30 golda to ja uzyskałem. Cassiopeia. Tam na północy jest kas. O nie. Koledzy, bo ja nie wiedziałem co robić, szczerze mówiąc. No to jakieś hile polecą. Chodźcie, 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 chodźcie. No nie. No zabijecie ją, wierzę w was. Dobra, dobra. Poradzicie sobie. Okej, okay, udało się wam. Gratuluję, szczerze mówiąc. Okej. Okay. To wam dam. I teraz myślicie sobie, nie mam miejsca, a mówiłem, że sobie zbuduję wszystkie te itemy i wszystkie te itemy. No i widzicie, a tu tak naprawdę sprzedajemy to, bo to jest nam już niepotrzebne. Chyba, że Rabadona. I dobra, jednak zostajemy na razie przy tym, bo chcę Rabadona. Rabadon wydaje mi się, że będzie dobrym pomysłem. W ogóle moje wardy 46 punktów zdobyły. No, nie wiem jak u przeciwników, ale no najwięcej w porównaniu do wszystkich graczy. A jesteś wolny, gościu, chodź, przyszyprzę cię, bo to się nie da tak.
nie zorientowali się, że jakby widzę ich, więc mogę Q użyć na nich? To było dość dziwne. Dobra, no ja mam ulta, ale... Okej. Nie. Szósteczka. Uciekaj. Teraz heal leci. Teraz robimy tak, o. Teraz właśnie dostajesz i umierasz. Yeah. Tak to właśnie miało być zrobione. Zrobili Elder Dragona? Chyba zrobili. Sekunda. Chodźcie, kliknę was. Tak, mają aspekt Dragona. Kasadin żyje, ale on nie za dużo niestety zrobi. Niestety oni dostają tarczę. O tak, o, ile dostają tarczy? No 300. Tak około. No dobra, no. Łup. Wszyscy umierają, jak mnie nie ma. Czyli tak jak zwykle, szczerze mówiąc. Chodźcie. O, tak lot nie wyszło najlepiej. No nie, dlaczego to tak skacze, jak jakieś powalona? O. A, jednak nie umrze, bo się sfreszowało walone. Gówno. To co? To ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego czadowego kanału. I do zobaczenia w następnych odcinkach.